Oficjalne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w niedzielę 11 listopada. Rozpoczęła je msza święta, która została odprawiona w łukowskiej kolegiacie. Stajemy dziś, 11 listopada, aby Panu Bogu dziękować za dar odzyskany przez 100 lat wolności i niepodległości. Przychodzimy, aby składać Bogu dziękczynienie za to, że możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Przychodzimy, by złożyć naszą wdzięczność za wszystkich ludzi, którzy wtedy i dzisiaj dokładają wszelkich starań, którzy troszczą się o naszą ojczyznę, którzy służą jej, jak tylko potrafią, najlepiej. Dziękując, prosimy jednocześnie o Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, o jej rozwój i pomyślność. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którym naród polski jest drogi i bliski, którzy utożsamiają się z ojczyzną, której na imię Polska. Dzisiaj prosimy również o dar życia wiecznego dla wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów oddawali życie w obronie naszej niepodległości i suwerenności. Za tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed tablicę poświęconą Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizatorów głos zabrał starosta Janusz Kozioł. 100 lat temu, 11 listopada 1918 roku, Polska po 120-kilkuletniej niewoli odzyskała wolność i niepodległość. Gdy zdobywamy się na refleksję o tym, jak do tego doszło i jak to się stało, że znowu my Polacy, nasi przodkowie, mogli cieszyć się własną ojczyzną, własną państwowością, to historycy mówią, że to zbieg okoliczności, a w szczególności wrogość, do jakiej doszło pomiędzy zaborcami i wojna, jaką między sobą toczyli, pierwsza wojna światowa. Ale my, Polacy, dobrze wiemy, że to wielkie przywiązanie do wartości, do pewnych idei patriotycznych, do własnej ojczyzny i własnej państwowości, to poszanowanie wielkich narodowych tradycji naszej historii powodowało, że przez całe lata, dziesięciolecia zaborów nasi przodkowie z tym się nie pogodzili. I w chwilę po utracie tej niepodległości rozpoczęli walkę o jej odzyskanie. Pamiętamy o licznych powstaniach, różnych zrywach niepodległościowych, a gdy kończyły się jednak porażkami czy nawet klęskami, to nasi przodkowie decydowali się na pracę podstaw
by w ten sposób przygotowywać fundamenty, podwaliny pod przyszłą Polskę, bo zawsze wiara i nadzieja w odzyskanie Polski, jej państwowości żyła wśród naszych przodków. I ona dawała im nadzieję w to, że przyjdzie jeszcze czas, kiedy będzie radość, entuzjazm i wielkie zadowolenie. I oto faktycznie 100 lat temu do tego doszło. Zbieramy się więc między innymi po to, by dziękować naszym przodkom za tą wytrwałość, za tą wiarę, za tą walkę, za cały trud, jaki włożyli w odzyskanie wolności, a później w jej utrwalanie. Składamy więc należny hołd tym, którzy walczyli, pracowali na rzecz naszej ojczyzny, a w szczególności tym, którzy oddali dar najcenniejszy, dar życia. Podczas uroczystości okolicznościowy list od marszałka województwa lubelskiego odczytał radny Marek Kopeć. Wręczył on też medale z okazji odzyskania niepodległości. Łukowskie obchody stulecia odzyskania niepodległości uświetniła orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego imienia Antoniego Pruchniewicza. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów przed tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej.